dlaczego ty chodzisz po swoim dziecku? O, nie wierzę w to! Normalnie, co jest? Boże, patrzcie na to! Moje 100 dzieci challenge! O nie! Dzień dobry w ten piękny poniedziałek, moi kochani. Jeżeli lubicie Sintra, zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli lubicie mnie, to zostawcie dwie łapki w górę. Kolejny poniedziałek za to będę w Irlandii i z tego powodu nie będzie 100 dzieci challenge, więc podwójnie docencie ten film i moją cierpliwość, bo mamy trojaczki. Jak sobie już o tym przypomniałam, to już nie mogę. Wciąga mnie twoje ciało i wciąż myślę, że mi mało. Hej, hi, hello! Witam was, kochani, serdecznie z Sintrunią i z Piją. Straszną krzywdę zrobiłam naszym dzieciom tym, że nie wyleczyłam im trądziku, jak byli nastolatkami i teraz Pia ma twarz taką, wiecie, w tych pryszczach, ale ja nie wiedziałam, że to tak zostaje, dopiero się dowiedziałam dzięki wam do 100 dzieci challenge, jak mi zaczęliście pisać w komentarzach, że teraz już za późno, no to sorry Pia bardzo, a to jest Harry i pewnie się zastanawiacie, co robią tutaj nasze dzieci? Przyszły na nasze zaproszenie i zawołanie z tego powodu, iż kontynuuję projekt fotografii naszych dzieci i są ustawione teraz w kolejności od najmłodszego do najstarszego, tylko skończyłam na siódemce, ok? Będę kontynuowała w trakcie tej rozgrywki i chcę, żeby cały jakby korytarz był w zdjęciach naszych dzieci, tak ściana po ścianie. No i z racji tego, że w trakcie na przykład zapomniałam zrobić komuś fotki, no bo ja ogólnie jestem z natury zapominalska, sorki, to niektórzy będą mieli fotografię jako nastolatkowie już, albo jako dorośli na przykład, patrzcie. Pia i Harry już jako dorośli, Iwan, potem był Ignacy, potem była Ola, potem był Harry, potem była Stokrotka, potem był Vincent i potem była Pia, a teraz będą, o muszę w ogóle nazwać ją Pia, i Pia była siódmym dzieckiem. I teraz będą bliźniaczki nasze pierwsze i lecimy dalej, no dobra. Z ogłoszeń parafialnych to wyremontowałam trochę korytarz i praktycznie cały pokój dla dziewczyn. Trochę mi zabrakło pieniędzy, żeby go ładniej ustroić, więc jeszcze tutaj coś dopracujemy w trakcie. Ale tak, to jest pokój dla dziewczyn. W tym pokoju i w pokoju dla chłopców są po 4 łóżka, chociaż wiadomo, że aż tylu nie będziemy mieli równocześnie dzieci w tym samym wieku, ale wiecie. No i tak, zmienił się jeszcze pokój dla niemowlaków i noworodków. Troszeczkę go ulepszyłam, bo że te dzieci leżą jak jakieś porzucone robaki na ziemi czy coś. W takich losowych momentach, losowych miejscach. Słuchajcie, troszeczkę tutaj lepiej ułożyłam i powiększyłam ten pokój o jedną kratkę, zabierając trochę przestrzeni w pokoju Sintry, ale ona większego nie potrzebuje. To jest łóżko, na którym śpi Patryśka. No i łazienkę trochę ulepszyłam, ale to nie jest jeszcze koniec tych remontów, bo zabrakło mi pieniędzy. Słuchajcie, mamy niecałe 200 simolonów na koncie. Sprzedałam wszystko, co mieliśmy w ekwipunku, więc doprawdy trzeba będzie troszeczkę popracować. No i dzisiaj ma urodziny nasz noworodek, nie? Nasz najmłodszy syn Hyacinth, bardzo mi się podoba to imię Hyacinth, serio, będę teraz chyba każdego Sima nazywała Hyacinth, bo to jest takie piękne. Ta niezadowolona pannica to Oda jest, ma brata Conora, który też zasnął na podłodze i drugiego brata Cypriana, który ma tak jakby włosy dłuższe. Harry jest załamany, mówi, trójaczki stara sobie zrobiłaś? Czy ciebie nie porąbało? Tak, porąbało nas totalnie. Nie zapominajmy, że Sintra jest w ciąży, prawdopodobnie. O, przyszedł ojciec i się pali. Dobra, ej, trzeba tego ojca tu zaprosić. Dobra, 7 rano, a my kładziemy dopiero nasze dzieci spać. Jeszcze musisz Cypriana włożyć do tego końca. Oda jest teraz położona. Boże, jak ty w ogóle łazisz ubrany? Ej, Jezu, ej, masakra, widzowie. Ja, słuchajcie, on jest wampirem, czyli on będzie nieśmiertelny, hello. Tak samo jak nasze dzieci, ta trójka trojaczków. Dlaczego to, dlatego to jest takie ważne. I on będzie przez całą naszą rozgrywkę 100 dzieci challenge latał w gaciach i w jakichś żółtych butach. Ale to jest jednak przesada. Ej, słuchajcie, ja go muszę ubrać, bo ja nie chcę patrzeć na takiego nieogara. No w ogóle mam w rodzinie samych łysoli. Jak się zobaczcie, że to są tam łysi, co jest? Te włosy co najwięcej mu zmienią. Zakryjemy te uszy. Wiesz, powinien się jakieś pozory, patrzcie, od razu 100 razy bardziej przystojny. Ej, weźmy mu, dajmy takie długie włosy, takie romantyczne jakieś mu damy. Ej, w sumie nie, te uszy to będzie jego znak rozpoznawczy. Dobra, spróbuję ci te brwi ogarnąć teraz, jakoś ukrzesić. No, od razu lepiej i od razu wygląda jak człowiek, a nie jak jakiś, nie wiem co, żart. Co nie? No, patrzcie jak teraz... Ej, ty, okazało się, że nie jest jakiś brzydki nagle. No wiadomo, nie jest jakiś 10 na 10, ale taka dziewiąteczka. Co, jak myślicie, podoba wam się czy nie? Piszcie w komentarzach. O nie, Klementynka płacze, w końcu trzeba się nią zająć. Słuchajcie, bo ona to jest biedna. Ej, ale ona ma tylko pół levela poruszania się i będzie miała urodziny. Robimy to.
Kolejna rzecz, za którą ja się muszę zabrać, to są, słuchajcie, z eko życia te plany działania. Maciej myje swojego synka Cypriana, a Fryderyka pamiętacie? On właśnie rozmawia z Olą, zawsze się staram, żeby ktoś się tymi małymi zajmował, ale powiem wam, że to nie jest aż takie proste. Na przykład, o, Konor teraz wstał i leży bez opieki. Patryśkę jakoś trzeba będzie zaangażować. Jeju, jakie to jest słodkie, jak on się bawi z nią. Patrzcie, i są plany działania, które mnie najbardziej wkurzają, to jest oszczędzanie prądu i wolna miłość. Totalnie mi się to nie podoba i będziemy musieli te dwa plany wznieść. I zacznijmy od tej wolnej miłości może właśnie. Wiecie, jakie jest najgorsza rzecz w tych małych dzieciątkach, tych tutaj, o, że nikt nie może... Czemu ty w ogóle nosisz nasze pranie? Ej, czyżbyś kradł bieliznę, Sintrze, czy coś? Aha, co za gość, nie mam pytań. Wracając do tematu, że tylko Sintra może ich uczyć tych najważniejszych rzeczy, czyli na przykład siedzenia bądź coś takiego. Czyli na przykład ćwiczyć stanie, raczkowanie, leżenie na brzuszku, bo potrzebujemy nastolatka, żeby mógł to robić z tymi maluchami, a nie mamy żadnego. Fryderykowi jeszcze trochę brakuje, żeby dorosnął ten nastolatka, bo ma piątkę, chociaż pilnie się uczy sam siebie, jak miło. Jezu, jaka beczka! I dam mu coś do jedzenia, ciekawe czy zje. A, będziesz go karmiła! Jedz. Super! Ej, serio, ile jest opcji z tymi niemowlakami? Dla mnie aż za dużo, nieporównywalnie dużo w porównaniu do innych grup dziecięcych. I naprawdę, starając się, żeby... Boże, fuj, co on zwymiotował? Starając się, żeby dzieci wszystko ogarnęły, co nie, to jeden sim to za mało, żeby to zrobić. O, i kolejny jakiś pierwszy posiłek odblokowaliśmy. I spójrzcie na to, moi kochani. Czas, żeby Klementynka dorosła. Niestety, jej tatuś, no po prostu nie ma go, nie żyje, umrzył. Więc wyprawia jej teraz urodziny. Wszystkiego się nauczyła, więc to będzie naprawdę przyjemne. I Klementynka troszeczkę nam bardziej pomoże w domu, a Sintra cały czas działa strojaczkami, bo one też mają lada moment urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochana Klementynko. Ty byłaś bardzo grzecznym dzieckiem i jakże przez te trojaczki opuszczonym. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała, jak wyrośnie. O kurde, jakie ma okularki! Ej, jak fajnie, jaki fajny outfit, 7 koła chyba i zostawię go. Adeptka recyklingu. Ej, zróbmy z niej taką właśnie jakąś firuskę i tak dalej. Wiecie, o co kaman? Wow, nie? Ty, dziewczyno, masz style. Dobra, i teraz możesz wszystkich zaprosić na swój torcik. Ej, on się chyba nauczył właśnie raczkować. Czy co, czego się nauczyłeś? Czekaj, co się tutaj dzieje? O, syn teraz w ciąży. Jednak jest, potwierdzone info zostało właśnie. Tak, raczkowanie! O kurde, ale fajnie, każdy się cieszy. To jest też słodkie. Wow, mamy robaszka raczkującego. Dobra, teraz trzeba nauczyć pozostałą dwójkę raczkować. Ciebie już mam z głowy, nic cię więcej nie nauczę, sorry. Ej, kupiłam takie zabawki dla małych dzieci. Jestem ciekawa, czy on może się, czy... O, może się bawić tymi zabawkami. A, wystarczy, że potrafisz pełzać i możesz się bawić zabawkami. Dobra, to może się czegoś nauczycie przy okazji. Smacznego! Jezu, jak się ślini! Ej, ale super zrobili te animacje dla tych niemowlaków, serio. Stwierdzam, że naprawdę się opłaca jest mieć dodatek razem raźniej, bo jest przeuroczy. A tutaj w końcu wyrwałam Sintrę i pomaga teraz małym dzieciom budować domek na drzewie. Boże, stary Mirek, chcę pójść o krok dalej. Czy Sintra zostanie go... Ej, zapomniałam o starym Mirku. To o, z nim mamy to dziecko teraz, które jest u Sintry w brzuchu. Robiliśmy z nim barabara na wodospadzie. On jest przezakochany w Sintrze, ale sorry, nie ma mowy. A oni się bawią razem. Dobrze, że ich do tego salonu przeniosłam. Słuchajcie, najważniejsze jest nauczyć te dzieci, tak wiecie, pełzać, nie? W sensie nie raczkować, tylko tak się przesuwać. To już wtedy one mogą więcej rzeczy ogarniać. O, Sintra odkryła nową cechę osobowości rodzinna. Czy długo ci to zajęło, Sintra, ale dałaś radę. O, Żelek do nas przyszedł. Cześć, Żeluś. Rodzinny całus. Ej, chcę zobaczyć tego rodzinnego całusa z Żelkiem. Uuu, słodziuśko. Witaj w klubie, bawimy się, uczymy. Bardzo się cieszę, że chcesz dołączyć. Ej, czy ty właśnie dzwonisz do swojego brata? Siedząc tutaj, a twój brat jest tutaj przy domku. Dobra, kochani, bo już jest 22 i zaraz Hyacynt sam dorośnie, a tego bym nie chciała, więc Sintra zrobi super skuteczną opiekę, żeby miał wszystko zapewnione. I zaraz sobie Hyacynta dorośniemy. O, właśnie coś odblokowałaś, to oda Jezu, ile rzeczy oni podblokowywali. Nigdy nie miałam mądrzejszych małych dzieci. I chcę sprawdzić tę teorię z oczami. Tutaj Hyacynt ma ciemne oczy, jakby brązowe, tak jak niemal czarne czy coś. I podobno teraz jest tak, że jak
noworodek dorasta, to te oczy zostają, tak jakby można przewidzieć już ten kolor. Więc zaraz sobie go postarzymy. No i dobra, kochani. Ja teraz w ogóle zaprosiłam Dominika Piorpia i on ma takie nazwisko Patryśki, ale jakby co, on nie jest pokrewniony z Patryśką w żaden sposób. Przejrzałam całe jego drzewo genealogiczne i jego stary to Mateusz i to. I Mateusz i to po prostu nie ma żadnego pokrewieństwa z Patryśką. I ten Dominik ma takie nazwisko, bo ten jego stary w pewnym momencie wziął ślub z jakimś tam Simem i po prostu on dostał to nazwisko Piorpia, ale totalnie nie ma nikogo z Piorpia w rodzinie, więc obalam to, bo niektórzy pisali w komentarzach, a wiecie, nie można z rodziną robić dzieci w 100 dzieci challenge. I właśnie tutaj ten Dominik przyszedł na urodziny swojego syna Hyacynta. Och, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał i może mieć te ciemne oczy po tacie, bo tata ma super ciemne oczy, więc sprawdźmy teraz to. Ale to już dzisiaj nasze drugie urodzinki są. O, Pusintra robi fotkę, jak słodko. I co nam się dało? Że tutaj jest wrażliwy, dobra. Ej, ma! Chyba ta teoria jest potwierdzona, zobaczymy w późniejszym etapie i w późniejszych dzieciach, bo ma totalnie ciemne oczy. Boże, kolejne niemowlę, tak bardzo się tego bałam i to stało się. I od razu odblokował uśmiech Hyacynt. On się bawi z nim od razu w akuku, Jezu, on chyba będzie dobrym ojcem jednak. Ona ma wkrótce urodziny! O kurczę, kiedy macie urodziny? Jutro mają urodziny te nasze trojaczki. Jezu, nie mogę się tego doczekać. I słuchajcie, ja dałam siebie 100%. 100% siebie dałam. Ja myślę, że więcej, nic więcej nie mogłam zrobić w temacie rozwoju tych trojaczek wampirzych, bo jak na jedną Sintrę, to i tak dobrze nam poszło. Patrzcie, jaki słodki tatuś. Normalnie idą w minik, kąpię sobie Hyacynta w tym, w naszej wannie. Super. Cyprian zabawia teraz Hyacynta i zobaczcie, ten już tak, wiecie, siedzi, wysyła buziaczki, a ten po prostu leży, bo nic nie potrafi, a ta się drze. Boże, co ci jest? Przecież wszystko z tobą w porządku. I znowu to samo, ja czuję, że to się nie kończy. Po prostu uczymy leżenia na brzuszku. Fryderyka wysłałam, żeby spełniał aspiracje i żeby uczył siedzieć na rowerze. Czuję, że odzyskuje kontrolę i to jest bardzo dobre. Ale no przydałby się nam jakiś nastolatek. I ten Fryderyk, mam nadzieję, że dostanie dzisiaj w szkole, a nie dzisiaj niedziela. Ale wiecie co? W poniedziałek dostanie na pewno szóstkę. Wow! Co się dzieje? Dlaczego ty chodzisz po swoim dziecku? O, nie wierzę w to! Normalnie, co jest? Boże, patrzcie na to. Moje 100 dzieci challenge. O nie, to jest prawdziwa przelepa. Jak dzieci mają cechę przelepa, to jest definicja tej cechy. Nie wierzę w to. Nasze dzieci uczą się przesłodko jeździć na rowerach. Aha, dobra. Tak, okej. Ja chyba będzie musiała im Sintra pomóc, bo chyba im nie idzie za bardzo ta nauka na rowerach, co się tu dzieje. Dobra, karmimy dzieci, chociaż Sintra sama jest bardzo głodna i one dzisiaj mają urodziny, ale zrobię je dopiero wieczorem, żeby jeszcze do wieczora się jak najwięcej nauczyły. Ej, wiecie, ile mi to zajęło? Bardzo dużo godzin, żeby ona się nauczyła raczkowania. Tak, nauczyła się, jest. Dobra, teraz słuchajcie, więc tak, ona potrafi raczkować i jej brat Connor potrafi raczkować i Cyprian, który teraz właśnie ma drzemkę, więc idziemy go obudzić. Potrafi najmniej, nie potrafi raczkować wielu innych rzeczy, więc teraz postaram się go nauczyć tego wszystkiego. Ale może póki on śpi, to weź Sintra, idź na szybką drzemkę, bo ty też już się robisz zmęczona. Dobra, udało się, mogę ich dorastać, tak? Udało się, dobrze, dobrze to widzę. Będzie tu raczkowanie, robimy imprezę, ej, ale kurczę. Właśnie, nie wiem, czy trzeba tort zrobić dla takich małych dzieci, czy nie trzeba? Dobra, ja nie mam czasu na gotowanie, poza tym jest naprawdę bardzo późno, więc zatrudnimy sobie obsługę, która będzie nam gotowała na tą imprezę od razu. Dobra, witam na urodzinach trojaczek. W ogóle nie wiem, czemu wszyscy przyszli na majtkach. To jest jakiś dress code, oczywiście nasza córka wystrojona. Witam, witam serdecznie. Zapraszam wszystkich do środka, zaraz będzie impreza. Tutaj trzeba najpierw dzieci poprzewijać, bo słuchajcie, no jest nieciekawie, który się jeszcze skupczył, chyba Oda. Tak. Oda, zaraz cię ktoś przywinie. Boże, nie wiedziałam, że kiedykolwiek się ucieszę na twój widok. Maciej, ty musisz pomóc, bo my tutaj nie wyrabiamy, a są urodziny. Weź szybko ten. Gdzie jest tutaj? Weź szybko, zrób kąpiel. Może kąpiel to za dużo, niech cię przywinie. Dobra, nie ma na co czekać, zresztą ja oszaleję. Ja przebieram te dzieci, myję je, a one nadal śmierdzą. Ja nie wiem, o co chodzi, trudno. Nie daliśmy sobie rady. Dobra, Connor zmuchuje świeczki. Zaczniemy sobie od Connora. Zresztą obojętna kolejność. Są urodziny w końcu trojaczek i o to chodzi. Także Connor, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin ci życzymy. O tak, wszyscy świętują.
Ej, ale dlaczego on ma tak mało punktów tutaj? Zobaczcie, tylko jeden poruszania się i myślenia oraz dwa komunikacji, a on był naprawdę najmądrzejszym niemowlakiem, co ja się boję, co będzie dalej. Ej, wiecie, ile trwa przyniesienie jakiegoś gówniaka do tego tortu? Ja po prostu sobie plaki wypluwam przy nich, wypruwam wszystkiego najlepszego. Wszyscy byli zebrani tutaj, żeby zdmuchnąć świeczki razem i wyszli, bo godziny nie chcieli czekać, zanim ten mały gówniak przyjdzie. O Jezu, już normalnie się to zaczęłam denerwować. O, będzie rezolutny. O, zobaczcie! I on ma o jeden punkt więcej od swojego brata, a jego brat tylko 4. Matko, ja nie wiem, od czego to zależy. Oni w sumie to samo potrafili. Tak jakby porówno. Ej, ale śliczny on jest! Ej, jaki śliczniutki, zobaczcie na niego. I to jest Cyprian, a to jest Connor obok. No, ej, ładne dzieci będziemy mieli, wampirze, nie ma co. No dobra, i czas teraz na Odę, ostatnią naszą córeczkę. I ja chcę zobaczyć, co ona tam dokładnie potrafi. Bo bardzo się starałam z tymi dziećmi. I nie wiem, czy można dostać coś więcej. Patrzcie, ona ma tutaj wszystko w sumie podblokowywane z tych etapów. Dużo tego jest tutaj, widzowie, ej, naprawdę. Więc ona powinna być siłą rzeczy najmądrzejsza, mieć najwięcej punktów na start. Dobra, wszystkiego najlepszego. Patryśka jest tutaj z nami, kurczę, jak milutko. Dobra, i teraz Oda dorasta i tym sposobem już nie mamy 3 takich wkurzających niemowlaków. Ej, jakie masz proste włoski. Ej, ona jest do Sintry podobna i ma świetną fryzurkę. Ej, dostała 5, tak samo jak jej brat i będzie niezależna. No to bardzo dobrze, przynajmniej jedna. Jej, dobra. A ten, jak się ubrał? Nic nie ma, tylko ma kwiatkę. No. Dobra, zawołałam wszystkich na jedzenie. Bierzcie sobie co chcecie, jeszcze tam tort został. O, to może dzieci niech zjedzą tort. Niech im odbije wtedy od tego tortu, bo są głodne. Weź kawałek. Weź kawałek, trochę za mało jedzenia mam jak na tyle ludzi, bo zaprosiłam dosłownie wszystkich. W sensie zaprosiłam obecnych tatusiów naszych dzieci i nasze dzieci. Wszystkie, które znalazłam do zaproszenia. W sumie zaprosiłam z 14 osób. Pełna chata po prostu i ten mały wrzeszczący, trzeba go szybko ogarnąć. Sintra, zaraz, musisz najpierw na kibelek. No właśnie, dobrze, bardzo dobrze. Super, że mamy tą super skuteczną opiekę nad dzieckiem, bo teraz będzie nam łatwiej. W ogóle ja mam tak sprzeczne emocje z tym, z tą grupą wiekową. Ona wymaga tyle atencji, cierpliwości i czasu, że w sumie jak macie tylko jedno dziecko, to jest bardzo fajnie. Jak macie dwójkę, to jest spoko. Ale jak już macie większą rodzinę albo więcej dzieci, to nie da rady po prostu, żeby te niemowlaki były ogarnięte. No to patrz, trzymajcie się. W ogóle musimy kiedyś parapetówkę urządzić, jak już skończymy remont tego domu. Dzięki bardzo za odwiedziny wszystkim. Jesteście przekochani. Kocham was, rodzinko. Pa, pa. O, dostaniemy sporo prezentów urodzinowych. Na to też liczę. Jakie pobojowisko po tej imprezie nam zostało. Zapędziłam młodsze dzieci do sprzątania. Bardzo dobrze, że mamy właśnie taką grupę wiekową, żeby nam troszeczkę chociaż pomagała. Mamy piękny poranek i Sintrę, która się bardzo cieszy i jest w 3. tygodniu ciąży, więc wiecie, to już jest naprawdę poważne. Plus mamy sprzątaczkę, która przyszła do pracy i ona nam pomoże to wszystko posprzątać i ogarnąć. A my mamy kolejne ciekawe wyzwania z naszymi dziećmi i zbliżający się poród, więc piszcie w komentarzach propozycje imion dla naszego nowego dzidziusia bądź dzidziusiu. Stworzyłam również wydarzenie, że wizyta z noclegiem, zaprosiłam Patryśkę i zaprosiłam Macieja Watorę. I Maciej się już pojawił i będzie spał w pokoju chłopców, oczywiście, nie w pokoju z Sintrą. On sobie nawet sam wybrał łóżko, jak możecie zobaczyć. Trochę mnie stresuje to, że za chwilę będziemy mieli kolejne dziecko w naszym 100 dzieci challenge, ale tym będę się martwić w następnym odcinku, nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie, moi kochani, więc zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.